Why? It broke out overnight. When you can. Why? When you can. Taste the thrill with Coca-Cola and Six Flags. Save up to 50% on tickets with promo code Coke at sixflags.com. A zaczynamy od najnowszych ostrzeżeń przed burzami. Posłuchajcie, w których regionach musicie być szczególnie ostrożni. Niemcy liczą straty po powodzi. Wciąż bardzo wielu ludzi uznaje się za zaginionych. Problem ze szczepieniami. Gwałtownie spada zainteresowanie wśród Polaków ochroną przed COVID-em. To jest wielkie wyzwanie dla nas wszystkich. Zapraszam na fakty. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w większej części kraju. Najbardziej aktywne burze występują na Warmii i Mazurach. Ostrzeżenia pierwszego stopnia ogłoszono w zachodniej, południowej, środkowej części kraju, m.in. w Łódzkiem. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla północnej i północno-wschodniej Polski, a także dla powiatów położonych przy granicy ze Słowacją. Oprócz burz występować będą też ulewne opady deszczu, przeważnie do 40 mm, jednak lokalnie może być to nawet 60 mm. Możliwy jest także grad. Do co najmniej 106 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych powodzi w dwóch landach na zachodzie Niemiec, na Drenii Północnej Westfalii i na Drenii Palatynacie. Mieszkańcy regionów, przez które przeszedł żywioł, stracili nierzadko dorobek swojego życia. Musiałem uciekać z dzieckiem. Potem wyszliśmy przez okno, na dach. I na drugi dach wywieźli nas traktorem. Wyszliśmy przez dach tutaj, potem po dachach, a potem sprowadzili nas na dół. Tu była woda, wszędzie woda od góry do dołu. Gdybyś się potknął, byś spadł. To by nas przykryło. Taka była presja, mówią mieszkańcy ewakuowanych regionów. Wśród ofiar znalazło się m.in. 12 podopiecznych ośrodka dla osób z upośledzeniem umysłowym. Za zaginionych uznaje się setki ludzi. Z potężnymi powodziami walczy także Belgia. Tamtejsze władze podają, że zginęło co najmniej 20 osób, a drugie tyle uznaje się w tej chwili za zaginione. Najtrudniejsza sytuacja jest w prowincji Liège na zachodzie kraju. W jednej z miejscowości zawaliło się około 20 domów. 20 lipca ogłoszono w Belgii Dniem Żałoby Narodowej. Blisko 16 milionów Polaków przyjęło dwie dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi. Rośnie jednak opór w naszym kraju przed szczepieniami. Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia zadzwoniła do blisko 700 tysięcy Polaków z propozycją umówienia się na szczepienie. Skuteczność to nieco ponad 2%. Zakomunikował szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Tydzień do tygodnia bardzo wyraźnie spadają zapisy po kilkadziesiąt procent. I widzimy, że będzie bardzo trudno przekonywać dalej Polaków do szczepień. To jest wielkie wyzwanie dla nas wszystkich, nie tylko dla rządu, dla samorządu, nie tylko dla lekarzy, ale dla nas wszystkich. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, konsekwencją braku odpowiedniego poziomu zaszczepienia może być czwarta fala pandemii. A pamiętamy z pierwszej, drugiej i trzeciej, z czym musieliśmy się mierzyć. Minister Michał Dworczyk dodał, że zarejestrowani na szczepienie, bądź ci, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę szczepionki, stanowią około 55% populacji dorosłych Polaków. Sport w faktach RMF FM. Zdobyły mistrzostwo i wicemistrzostwo Polski w biegu na 3000 metrów z przeszkodami. Jednocześnie wywalczyły minima olimpijskie. Siostry Aneta i Alicja Konieczek poprawiły rekordy życiowe, notując jedne z najlepszych czasów w historii polskich biegów z przeszkodami i przebojem wdarły się na światowe lekkoatletyczne areny. Kilka lat temu znany był jednak z imprez m.in. dla młodych lekkoatletów, które urządzały w rodzinnym Strzyżewie. Rozpalając wtedy swój własny znicz olimpijski. 3000 metrów z przeszkodami to chyba jest trochę zapomniana konkurencja w Polsce. Mamy nadzieję, że to powróci i rozkręcimy właśnie atmosferę na 3000 metrów z przeszkodami i podniesie się poziom dzięki temu, że my tak biegamy. Czy w Tokio będzie jakaś impreza? Bo wiemy, że jesteście z tego znane. Na pewno będzie, na pewno jak wrócimy do Polski, no bo tam takie na pewno restrykcje są, będzie ciężko. No ale zabalujemy, no po biegu zabalujemy na pewno. Mówiły Aneta i Alicja Konieczek, z którymi rozmawiał Paweł Pawłowski. Za nasze zawodniczki mocno trzymamy kciuki, a cała rozmowa z siostrami na co dzień trenującymi w USA jest na rmf24.pl. Radio, muzyka, fakty. RMF FM.